Witam w Company of Heroes, czyli kompania braci. Tak jest polskie tłumaczenie. Nowa seria. Po skończonym Plants vs. Zombies. Długo się zastanawiałem, jaką grę wybrać. Czy wziąć coś nowszego, czy coś starszego. Postanowiłem wziąć właśnie Company of Heroes. Ponieważ lubię tą grę. Posiadam edycję kolekcjonerską. To jeszcze zamawiałem jako pre-order. Dawno, dawno temu. Były to fajne czasy, kiedy praktycznie każda gra miała swoją edycję kolekcjonerską. To był taki czas, kiedy wchodziły u nas na rynku te właśnie edycje kolekcjonerskie. I naprawdę wyglądały one fantastycznie, niewiele podnosząc cenę gry. W tej grze był dodany, zresztą mam do dzisiaj, metalowe pudełko na amunicję, prawdziwe. Mapa taktyczna, poradnik przetrwania, no, jakieś tam takie, takie różne bzdety, ale najważniejsze było to pudełko na amunicję. Tak. Ja tą grę już skończyłem chyba z dwa razy w swojej historii, albo to dawno temu. Dawno w nią nie grałem, także na pewno i tak 90% gry nie będę pamiętał. Była to chyba jedna z pierwszych gier, którą grałem w multiplayer online, ale to stoczyłem dosłownie kilka tylko potyczek. I ta gra miała kilka innowacyjnych pomysłów. Po pierwsze grafika. Gdy ona wychodziła, to tak naprawdę ciężko było o sprzęt, który by udźwignął wymagania na full detalach. A wszyscy się dosłownie zachwycali tą grafiką, cutscenkami i takimi rzeczami. Druga innowacja, taka, którą pamiętam, to było system ochrony żołnierzy za przeszkodami. Nie wiem, czy w jakiejś grze to było wcześniej, ale pamiętam, że na to kładzono spory nacisk. Dobra. Nie przedłużając, chcę zobaczyć wysokie, ultra wysokie, wysokie. No, no dzisiaj to zupełnie to inaczej wygląda. Ja podkręcę troszeczkę jasność, gdyż przy nagrywaniu niestety jasność się troszeczkę gubi. Ściszę też troszeczkę. Wypowiedzi mogą być na maksa, bo przy wypowiedziach ja się zazwyczaj nie odzywam. I damy zatwierdzić. No i cóż, szkolenia se podziękuję. Rozpoczniemy kampanię. Mamy plażę Omaha. Poziom trudności zostawimy na normalnym. Plaża Omaha, 6 czerwca 1944 roku. D-Day. Kompania Able otrzymała rozkaz oczyszczenia Dog White i zneutralizowania wszystkich niemieckich posterunków na tym obszarze. Gra pochodzi z okresu, kiedy lądowanie na plaży Omaha było niesamowicie naświetlane przez filmy. Powstał Szeregowiec Ryan, właśnie powstała Kompania Braci. I gry podjęły ten temat. Wtedy mniej więcej powstała ta gra. Także tutaj mamy poza fabułą gry, mamy także dużo zaczerpnięte z produkcji filmowych, serialowych, takich nawiązań. Okej. Troszkę się rozgadałem, więc zaczynamy. Szkolenie nie zostało. Nie chcę.
Listen up. The rendezvous point is the shingle at the top of the beach. Use those defilades and keep moving. Do not stop until you reach the shingle. Clear the boat! Go! 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 No i tu już mam przejście na silnik gry. I już teraz przechodzimy do tego. Doprowadź żołnierzy 25 na... Zielony znacznik znaczy, że są za osłoną, żółty, że za niepełną. Trzeba się patrzeć, gdzie oni strzelają. Oj, no właśnie, jednak już nie stracili. Żółta to jest taka niepełna osłona, zielona to jest pełna. No i tutaj już musimy odczekać chwileczkę, no i tego jednego nam zabiją niestety. Nie. No i okej, mamy 25. Bierzemy następnych. Poczekamy aż... Okay. Jeden zginął, miałem 6. No i coś się kiepsko ukryli. Wyśmigaj tam już. Dwóch zostało. Snajper uratowany, okej. Tutaj mam następnych. Go, go, go! Squad, you can
Okej, mamy następnych. Szukamy następnych. Dawać, 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 dawać. Kiepsko to wygląda. O, tego nie doprowadziłem. Nie chcę tego oddziału. Chcę jakiś duży oddział. Jakoś tędy mi się lepiej. Chować, ten jeden jest nieschowany. To jest kiepska osłona. Aj! Staliśmy ścieża i od razu ich rozstrzelali. Z sześciu zostało dwóch. Dobra, dobra. Zrobię co mogę. Weźmiemy od razu dwa. Żeby tu się schował. To jest chyba najlepsza osoba. Czemu oni wyłażą przed? No, stanął sobie przed tymi zadowolony. Dwóch mi zostało z sześciu, no bo nie zawsze oni się idealnie chowają, no, no niestety. Gdzie oni są? Wow, z moździerzy do nas. Wbrew pozorom nie jest takie łatwe, bo to nie wiadomo, gdzie te moździerzy. Jeszcze jednego muszę przeprowadzić. Biegnijcie. Zawsze ktoś tu jest, to pobiegnie. Good work. Able Company's all here. Where are the goddamn engineers? We're going to need engineers to blow the wire. Get them to the shingle. Get those engineers out of there. That cover shut the hell, man. Engineers, move it now. Find some cover. On the move. Move it out. Contact. Co mamy żywcem szeregowca Ryana? Granaty.
musimy do Shinset podejść. Mam snajpera, inżynierów. Wszystko pięknie, ładnie, tylko... Yes, sir. Sporo cutscenek właśnie jest. We have to silence those 88s. Sergeant, round up your men. Alright, listen up. No i kolejna rzecz. Prepare to move out. Z szeregowca Ryana. Zresztą ta pierwsza bitwa to jest with satchel charges, it'll take some pressure off our beachhead. Engineer squad ready. Engineer corps.
Understood. Veteran Singleton. Get your kit and form up. Let's go. Ten tam oczywiście musi pobiec. To... Co tutaj się dzieje? Żyje to? Dobra. Żeby punktów nabić, wiemy oczyścić tutaj. Mamy lewe przejście. Musimy zniszczyć ten bunkier, ale... To działo da rady? One more to go. Fuses on contact. That does it. 88 battery destroyed. Excellent job, men. Sergeant Conti, get on the radio. Tell HQ our draw is clear for the tanks to come ashore. Secure the perimeter and dig in. Inform Dog Company that we are in position and waiting for them to come offshore. Misja ukończona. Doprowadź żołnierzy 25 na wał, zrobione. Doprowadź saperów na wał, zrobione. Zniszcz bunkier ładunkiem wybuchowym, zrobione. Zneutralizuj baterię 88 na wzgórzu, zrobione. Zniszcz bunkry osi 3, nie zrobione. Dwa zrobiłem. Dwa zniszczyłem. To trudno. I mamy odznakę eksperta piechoty. No i prosta zasada, jeden odcinek, jedna misja. 700 men died that morning on that tiny strip of sand. Another 1500 wounded, 300 missing, dragged into the waves. Pearson, Williams, Krasinski. All good men. By sunset, over 156,000 men had come ashore. The invasion had begun. Or, as my CO used to say, hell opened its gates. The night before, the largest airborne operation in history dropped three divisions of paratroopers behind enemy lines. And their objective was to seize major roadways
and prevent a counterattack that could jeopardize the entire invasion. Success on D-Day depended entirely on these men. Bardzo fajne przerywniki. Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Fraß nicht essen. Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Dann koch doch dein eigenes Fressen. Flash. Is this everyone? For now, we're scattered all to hell. We have to silence that anti-aircraft gun. Let's move out. That gun is well defended. Williams, flank it from the right. We'll take the middle. Use grenades when you can. Let's move out. Mam mapę taktyczną. Tutaj po lewej stronie startujemy. Tu już będziemy zasoby zdobywać. To są takie maszty, będziemy zdobywać zasoby. Ale to już zobaczycie w następnym odcinku. W razie mamy pierwsze zniszczyć to działko przeciwlotnicze, będziemy mieli następne. Cały teren aż zostanie oczyszczony. Ale to już w następnym odcinku, także do zobaczenia. Trzymajcie się mocno. Hej.